Witam serdecznie ponownie, Tomasz Sokiewicz, Polityczna Kawa, a w studio jest z nami Adam Borowski, organizator jutrzejszej demonstracji domagającej się przeprowadzenia jak najszybciej wyborów prezydenckich, demonstracji organizowanej przez kluby Gazety Polskiej, byłych opozycjonistów, no i wszystkich, którzy zechcą uczestniczyć, ale do 150 osób. I tutaj muszę wyjaśnić, że nastąpiło pewne odwrócenie ról. Ja jestem w swoim domowym studio w Krakowie, a Adam zwykle tam, gdzie jeszcze przed koronawirusem bywałem, czyli w studio w Warszawie. No ale jak Państwo widzą, epidemia i w ogóle zmiany doprowadziły też do tego, że czasem rzeczy wyglądają zupełnie inaczej. Musimy się do tego przyzwyczaić, że ten świat już będzie zupełnie inny i będą takie zaskoczenia. A teraz przejdźmy do tematu. Panie Adamie, co ma na celu ta jutrzejsza demonstracja? Po co się zbieracie? W zasadzie to jest pierwsza demonstracja, no, można powiedzieć, po prawej stronie od czasu wybuchu epidemii. Poprzednia, niedługo przed, ponad 20 tysięcy ludzi przyszło było w obronie reform sądów. No, ta jutrzejsza nie może być ze względu na przepisy tak duża, no ale pewnie będzie pierwsza taka spektakularna, jeśli chodzi o pokojowe demonstracje po naszej stronie. Tak, w poniedziałek się spotykamy, bo to jest pierwszy termin, kiedy można na ulicy wyrażać swoje poglądy w postaci demonstracji. Ona ma swoje ograniczenia w postaci ilości demonstrujących, to będzie do 150 osób i obostrzenia związane z tym, że musimy zachować pewną odległość od siebie. To też jest związane z przepisami epidemiologicznymi. No i każdy z nas będzie stał na kopercie dwumetrowej, 2x2. Na kopercie nazywamy to kopertą, bo to jest no, nawiązanie do pewnego zamiłowania marszałka Senatu, który lubi koperty, ceni je. Wprawdzie wyborcze mu się nie podobały i stanowiły według niego zagrożenie, ale generalnie je lubi. I to jest taki moment, tu możemy sobie dworować, ale to jest ten moment, kiedy pan marszałek nie tylko w szpitalu, kiedy był dyrektorem, no, zapisał się niechlubnie, ale teraz jako marszałek Senatu też niechlubnie zapisuje się dla Polski, bo od wielu tygodni prowadzi destrukcyjną działalność. Uniemożliwił on i samorządy, w których większość ma opozycja totalna, większość przez ogłoszenie bojkotu wyborów uniemożliwili nam głosowanie 10 maja, a teraz robi wszystko, żeby te wybory nie odbyły się 28 czerwca. Ma taką ideę fix, żeby one się odbyły po 6 sierpnia, kiedy Polska przestanie mieć prezydenta. To by się zdarzyło po raz pierwszy w III RP, że jest taki moment, że na stanowisko prezydenta jest tego typu wakat, że nie mogły się odbyć wybory. I to jest taki rodzaj protestu przeciwko tej destrukcyjnej działalności pana prezydenta, przepraszam, pana marszałka Senatu. Ale nie mam złudzeń do tego, jako dorosły, odpowiedzialny człowiek, oglądający, śledzący politykę, nie mam złudzeń do tego, że nasz protest, nasze wołanie o wybory 28, nasze wołanie o skrócenie, jak najszybsze skrócenie działań w Senacie, by ustawa mogła wrócić do Sejmu, być uchwalona i podpisana pana prezydenta Andrzeja Dudę, i żeby te wybory odbyły się 28, to nasze uczestnictwo tam w poniedziałek przed Sejmem będzie miało jeszcze drugi cel. Myślę, że nawet ważniejszy, bo będziemy wzywać pana władze nasze i pana prezydenta i koalicję rządzącą, żeby nie cofnęły się przed użyciem prawem dopuszczalnych środków i
wszelkie próby bojkotu, destrukcyjnej działalności, no, dostępnymi środkami prawnymi, jak to wypowiedział się na konferencji pan Jarosław Kaczyński, no, zdławili. Bardzo bym chciał, żeby wykazali taką dojrzałość polityczną, żeby i twardość, bo w polityce czasami trzeba być twardym, żeby nie doprowadzić do kryzysu konstytucyjnego w Polsce. I jeśli samorządy będą tak jak robiły to przed 10 maja, bojkotować i uniemożliwiać przeprowadzanie wyborów, żeby mieli tą cywilną odwagę i wprowadziły w tych samorządach zarządy komisaryczne. I chcemy im powiedzieć, że mają ogromną ilość społecznego poparcia do takich działań. Chodzi tu przede wszystkim o ewentualną możliwość wprowadzenia, jak rozumiem, komisarzy do tych miast, które będą próbowały uniemożliwić przeprowadzenie wyborów. Komisarze przynajmniej na chwilę, no bo inaczej nie powstrzyma się samorządowców przed łamaniem prawa. Myśli pan, że mogą być takie sytuacje, że część samorządowców spróbuje zablokować wybory? Według mnie to jest oczywiste, że oni to spróbują zrobić. Oby się moje słowa nie sprawdziły, ale co miały znaczyć słowa Donalda Tuska, który wypowiadał się po konferencji, kiedy padły te słowa, że użyjemy wszelkich dostępnych środków, by te wybory się odbyły, to Donald Tusk powiedział, nie strasz, nie strasz, bo, prawda, i wiemy, co znaczy dalej. I do tego jeszcze mówił, że nie ma się ich czego bać. To oni nie są tacy straszni. To według mojej oceny te słowa znaczyły nie bójcie się, rząd nie posunie się, nie ma się czego bać, zablokujcie wybory. Według mojej oceny taka jest wymowa komentarza na Twitterze pana byłego premiera Polski. A teraz nie do końca zmieniając temat, ale jak panu się podoba taka perspektywa, kiedy Rafał Trzaskowski finansuje byłą współpracownicę Służby Bezpieczeństwa zamieszaną w śmierć księdza Blachnickiego? Bo muszę przyznać, że wśród rzeczy, które mną jeszcze wstrząsają w życiu politycznym, ta jest jedną z tych, która dała radę. Znaczy już mnie wiele nie zdziwiło, ale to, że on daje tyle pieniędzy osobie, która no, być może przyczyniła się do śmierci jednego z najbardziej znanych księży, no, w tym księdza, który stworzył ruch, w którym ja również przez wiele lat działałem, ale działał miliony ludzi, który był dla nas wielkim autorytetem. I bez zmrużenia okiem te pieniądze trafiają do takiego kogoś. Rafał Trzaskowski uważa, że to jest wszystko w porządku. Nie wiem, jak pan reaguje na to? Rzeczywiście, no podobnie jak pan redaktor, naprawdę czytając to byłem zdumiony, po prostu zdumiony i nie tylko zdumiony tym, że ta pani dostała te pieniądze, bo powiedzmy urzędnicy nie dopilnowali, jakby nie przeprowadzili kwerendy, kto zaczy, ale to są ogromne środki, to naprawdę są niebywale duże środki, takie dotacje wielomilionowe, to raczej w sferze działań badawczych służby zdrowia, prawda, się dostaje. Natomiast tutaj ta pani dostała te gigantyczne pieniądze. To jest coś, no to jest oczywiście skutek braku dekomunizacji, braku lustracji. Ta pani jest była agentką, prawda, służb komunistycznego państwa, opresyjnych i tak sobie myślę, że kandydat na prezydenta Polski, który tak lekceważąco mówi, że on nie będzie tutaj recenzentem ani sprawdzał, czy badaczem życiorysów, to jest po prostu coś niebywałego. I no mam na to, trzeba o tym mówić. Dziękuję, że Telewizja Republika o tym mówi. To trzeba pisać, o tym mówić, bo jednocześnie pokazuje to, kim, jaki stosunek do przeszłości i do komunizmu ma Rafał Trzaskowski. Co za bezrefleksyjne, naprawdę absolutnie brak jakiejkolwiek refleksji wewnętrznej w działaniu. Musimy już kończyć. I tak
Podsumowując to, może dobrze, że już Adam Humer nie żyje, bo mógłby dostać pieniądze od Trzaskowskiego na pracę nad badaniem wymiaru sprawiedliwości. A jeszcze niech pan tylko przypomni, gdzie i o której jest ta jutrzejsza demonstracja? Jutrzejsza demonstracja jest o 11 przed Sejm, na ulicy Wiejskiej, przed parlamentem, bo to jest zespół, prawda, jest i Sejm, i Senat, więc przed na ulicy Wiejskiej, na ulicy, na chodniku, nie będziemy blokować ulicy, na chodniku o godzinie 11, pikieta potrwa do 13, ale chciałbym jeszcze tylko słówko powiedzieć i wykrzyczeć tutaj, że jeszcze musimy bardzo pilnie załatwić sprawę, zatrzymać możliwość przedawnienia, bo to jest a propos tej pani, możliwość przedawnienia zbrodni komunistycznej. W sierpniu taka możliwość niestety może zaistnieć, więc trzeba bardzo pilnie, apeluję tutaj do posłów i senatorów o inicjatywę poselską, by zatrzymać możliwość przedawnienia zbrodni komunistycznej. I nie dlatego, żebym miał nadzieję, że którykolwiek z nich zostanie skazany, skoro nie zrobiono w większości dotychczas, ale przynajmniej w sferze symboliki te zbrodnie nie powinny być przedawnione. Żeby osądzono przynajmniej czyny i miejmy nadzieję, że tak się stanie. IPN wszczął ponownie śledztwo w sprawie śmierci księdza Blachnickiego. Są nowe fakty i miejmy nadzieję, że winna znajdzie się w więzieniu, a przynajmniej zostanie za to potępiona, łącznie z tymi, którzy jej dają dzisiaj pieniądze. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Adam Borowski. Zapraszam o godzinie 14 na ostatni raz transmisję mszy trydenckiej. Już obostrzenia wobec mszy i spotkań wszelkich religijnych zostały zdjęte. W związku z tym po raz ostatni dzisiaj transmitujemy mszę w rycie trydenckim, ale liczymy, że jeszcze kiedyś jakieś w tym rycie nabożeństwa będziemy mieli zgodę na transmisję. Bardzo dziękuję i zapraszam na następne programy.